Cześć wszystkim, z tej strony Kamil i nie Kamil. I ze studia ekologicznego Podoba się dla mnie. Zaczynamy przede wszystkim od czego? O to, że powstała tablica, o której mówiliśmy jakiś czas temu. Pan operator, jakoś tam proszę zrobić najazd. Wyszło z tego, że zaczerpnęliśmy inspirację i zgodnie z założeniami od pana, który ma najwięcej komentarzy, uzyskał tam lajków pod swoim komentarzem, miał 60 kilka. Pan RIV2 otrzyma worek prezentów. Tu kolega, przyjaciel przygotuje worek z prezentami. Poszliśmy zdecydowanie tropem jego propozycji i otóż pierwsza kategoria z jedną gwiazdką. Nie widzę, brzuch mi nazywa się Sąsiad nie ukradnie. Przy czym my jesteśmy profesjonalistami, mówimy o profesjonalnym sprzęcie, więc i kategorie są profesjonalne, prawda? Tak. Prawda. A jak ktoś ma sąsiadkę? To ona też nie ukradnie. Druga kategoria, podoba się dla mnie. Trzecia kategoria, najczęściej popularny tekst, który wpada w rowerach po kilkadziesiąt tysięcy. O Jezu, ale ładny, sprzedam nerkę. I stąd sprzedam nerkę, pomysł. Tak, mój pomysł, ale też może być to tani rower i też mogę sprzedać nerkę. Może. I zostanie coś jeszcze na buty. Na grzyby, na ryby. Także to słowem wstępu. Druga sprawa ze spraw organizacyjnych. Słuchajcie, bardzo się cieszymy. Pozdrowienia telefoniczne, ale uwaga, otrzymaliśmy maila analogowego. Tu jest mail analogowy. Pan się nazywa, moment, było podpisane, bo pan... Z miasta Gdańsk. Całą ekipę. Z Danzig? Danzig. Tak jest. Pan Jacek? No niestety nie potrafię powiedzieć, jaki pan Jacek, ale uwaga. Jest to trzeci mail analogowy, który otrzymaliśmy. I ten mail analogowy jest na tyle wyjątkowy, że pocztówka posiada 40 lat. Tak. To nawet da się rozpoznać po ludziach, że to 40 lat temu było. Tak, widać, że kolory inne, nie żadne photoshopowane. Niebawem obiecujemy, że pokażemy ścianę chwały maili analogowych. Powstanie kolejna ściana maili analogowych, bo to jest coś naprawdę super ekstra, że hej, przyjemnego i miłego otrzymać coś takiego. Bardzo serdecznie panu Jackowi dziękujemy. I wracając, uwaga! Widziałeś kiedyś u nas wcześniej o takie napisy? Mhm. Na dole. A może w tamtym roku? Nie. Słuchajcie, podjęliśmy współpracę z trochę wyjątkową firmą, z firmą amerykańską Marine, która bardzo dobrze wpisuje się w kanony tego, co my staramy się robić, ponieważ Marine raz, że jest z USA, no ale to nie jest jakiś wymóg. Warranty posiada jakie, proszę powiedzieć? Lifetime? Lifetime jest. Czy marka kiedyś bardzo kultowa, troszkę potem podupadła chyba. Świat poszedł do przodu i... Nie było dystrybutora, świat poszedł do przodu. Oni też nie wymieniają kolekcji co roku, co nie zmienia faktu, iż produkują bardzo fajne rowery w mega przystępnej cenie. Nietuzinkowe są. Nietuzinkowe są. Są inne. Malowanie jest jakie? Vintage? Taki old school. Trochę old school. Ma to swoje zalety, ma to swoje może troszkę minusy, ale mają też w gestaldach malowania takie bardziej nowoczesne, że tam malt, połysk i tak dalej. Ale słuchajcie, przed wami rower, jak sam Marine w Polsce na to mówi. Wiesz, jak mówią na to? Jak? Passat wśród graveli. A już tłumaczę dlaczego. Four Corners, bo o nim mowa. Przede wszystkim jest to gravel w cenie do 4000 zł. Raz, że nie ma graveli za 4000 zł tak naprawdę, bo Trek, Spec, Giant, Unibike to się nie produkuje. Ale już tłumaczę, dlaczego jest to rower wyjątkowy. Albo ty wytłumaczysz. Dla mnie jest trochę taki oszalały ten rower. A dlaczego? Bo jest tak, po pierwsze na ramie chromolibdynowej, cieniowanej podwójnie. Ultralitity, to się nazywa tak, technologia. Tak, to tak. Dwa, ma oszalały napęd, bo ma z przodu 3 blaty. Z tyłu 9. Można powiedzieć artefakt przyszłości, tak, kołczan zapomnienia. Tak, tak, tak. Wieles też jest stalowy, generalnie chromolibdenowy. Hamulce mamy TRP, czyli Tektro. Spyro. Spyro, ale mechaniczne, Spyro. Czyli na linkę. Tak jest. No korba ale... nie jest na kwadracie. Uwaga, słuchajcie, w cenie 3999 posiadamy korbę na Holotechu, posiadamy wybierak tylny Sora, czyli mamy dwie grupy niżej jeszcze. Claris i tam jakieś śmieszne turnieje bez grupówki. I przedni też Sora. Łapy i hamulce. Sora. Łapy i Sora. Hamulce tylko tam TRP.
Słuchajcie, w cenie 3999 to raz, że nie ma rowerów, a dwa, że ten rower jest naprawdę bardzo fajnie złożony, bo Sora w markach takich lepsiejszych to jest wkładana w rowerach od ilu? Koło 5 już tak naprawdę, no, albo i więcej. W 2021 roku jest to wkładane w rowerach za około 5000. No dokładnie. I co najważniejsze, SK, tak? I XSK? Tak jest. Występuje na kole 650B, czyli 27,5. Czyli 27 and halter. Tak, dopiero MK, LK, XLK dostaje koło większe automatycznie. I jak to bywa z rowerami takimi? Mieliśmy kilka sztuk, ten też już jest sprzedany. One jak wjeżdżają, to od razu wyjeżdżają, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja. To mi taką geometrię przypomina takie lata 80. Ta główka ramy taka ale wielka. Ale Aneta z matkiem mówili, że jest super wygodny, że hej. Eseczka. No dla mnie Eska nie byłaby wygodna. No, dla nich jest. Ty filigranowy zawodnik, no, ale wysoki chłopak, to pewnie stąd się bierze. Słuchajcie, idąc dalej, jest to gravel 100%, bo możemy założyć błotniki, gabaźniki, tak, wszystko co się chce. Tu mamy i dwa otwory, tu mamy dwa otwory, tu, tam mamy otwory. Na takich podzespołach taki rower, on jeszcze występuje w drugim ciekawym malowaniu zielonym, ale to też taki trochę... Ale ma opony kozackie, bo ma bieżnik w końcu opona, a nie tak jak niektórzy wkładają do graveli gładką gumę. Mhm. Na piachu można fiknąć. No i zająca złapać, o. Dodatkowo w rowerze mamy komponenty oryginalne od Marina, czyli kierownica jest Marina, mostek jest Marina, sztyca też, obręcze też i piasty też mają ich misia, bo bardzo fajne mają logo, gdzieś tutaj pokażemy logo Marina, bo osobiście bardzo podoba się dla mnie. Słuchajcie, co tutaj dużo mówić? Kierowa jest wygięta jeszcze. Flara. Posiada... Co tu dodać? Nie ma co dodawać do roweru tak naprawdę, w cenie 4000 zł. No nie. Raz, że nie ma rowerów, a dwa, że nie znajdziesz roweru, który jest tak fajnie złożony, bo no pewnie są jakieś firmy tam różne, dziwne, które albo nie mają takiej gwarancji, nie mają takiej tradycji, nie mają tam kilku jeszcze różnych rzeczy, ale on nie dość, że jest z marki fajnej, bo Marin ma dużą historię, wiedzą jak robić rowery, produkują je już tam od dziesiątek lat, on jest dodatkowo na dobrym sprzęcie jak za te pieniądze. No tu nie ma do czego się przyczepić. Nie ma. 86. Tu jest rocznik założenia firmy. Wiesz, dlaczego to jest najlepszy rocznik założenia firmy? Dlaczego? Bo twój kolega, który siedzi po twojej lewej stronie, jest z tego samego rocznika. Nie wydaje mi się. A lewa to tam, gdzie kciuk po prawej. Pamiętaj. Ty. Słuchajcie, co tu dużo mówić? Zaraz go sobie zważymy. Waga oczywiście względem graveli droższych nie będzie zbyt oszałamiająca, ponieważ raz, że no to jest dość tani rower, a dwa, że no ta rama chromomolibdenowa, tak, czyniowana podwójnie, chromomolibdenowy, no to będzie ważyło troszeczkę więcej, jeżeli ramy i rowery aluminiowe. Amelinum. Tak jest. No to główka ramy prawie takie odoperowane. Mhm. Tutaj łożyska wpuszczone, ja coś kiedyś mówił, łożyska wpuszczone w ramę, czyli są na łożyskach maszynowych, nie będą łapały luzu, będą się leciutko kręciły. Nie wiem skąd to no, takie jest marketing sprzed 15 lat. Takie. Słuchajcie, i teraz tak, zaczynamy nową tradycję zgodnie z tym, co mówiliśmy na początku. Ja mam ogromną prośbę, ponieważ czasami jestem trochę niesubiektywny, no, to z różnych względów, ale za to kolega nie ma skrupułów. Propozycja jest tego typu. Patrz, ja już sobie przygotowałem się profesjonalnie. Podaję tobie pierwszą fotografię. No zmienimy, ale to panie operator, pan tu zrobisz sobie ten. I proszę cię, abyś umieścił pierwszy rower na naszej tablicy. Tam masz już magnesik przygotowany. Gdzie chcesz umieścić? Gdzie magnesik jest? Ale nie, to słuchaj, umówmy się, że tablicą będziesz sterował ty. Nie. Jak ja się z czymś zgodzę... Tu nic nie widać. No ale to później wymienimy, ale to wiesz... Będzie wiadomo, że to ten pierwszy Marin, który... A mogę w połówce też dać. No, wszystko możesz, słuchaj. Mogę dać go tu. No. O, czekaj. O, tak zrobimy. O, czyli sąsiad nie ukradnie, no, ale podoba się. A dlaczego tak? Podoba mi się ze względu na koła. Jakie koła? Z opona z bieżnikiem. Że się podoba. Taki typowy... A dlaczego jest bliżej i sąsiad nie ukradnie? No to mogę przesunąć. Nie, ale ja nie chcę, żebyś przesuwał, bo to jakby... To no bo sąsiad nie ukradnie roweru. Ale co ci się w nim nie podoba, skoro napęd to mi się musiałeś... nie podoba. Że ma 3 na 9? Mhm. A co byś wolał mieć? 2 na 9.
2x9 byłoby lepiej? No to widzisz, tutaj pan producent chciał dać więcej, żeby ludzie mieli większą możliwość przyłożeń. Więcej za mniej. A ty to zdyskredytowałeś. Ja to bym trochę przesunął, ale dobra. To są twoje decyzje, więc niech tak zostanie, dlatego dobrze, że jesteś. Ty przemyślałeś to? No. Tak, bo to mniej myślenia, mniej kombinowania, który bieg rzucić. Wszyscy odchodzą od tego, zobacz. 2x10, 1x10, 1x11, 1x12, tak? A tu nadal wracamy do komplikacji. Ale nadal wracamy do komplikacji. Czy wrzucić bieg z tyłu, czy wrzucić bieg z przodu. No ale no słuchaj, no tak wybrałeś, no to... Tylko to... Co pan Marin powie, pierwszy rower... To niech zadzwoni pan Marin. Pan Giant nie zadzwoni. No, rzetelny program informacyjny się tworzy w takim... Niech dzwoni. Chyba. Mogłem przesunąć te zdjęcie na lewo. Mogłeś. I wtedy byłby większy problem. No właśnie, a teraz nie jest, jest pół na pół. A ja widzę, ty takie rządy twardej ręki urządzasz, co? Tak. W domu też? Nie, bo ja nie mam domu. Dobra, dawaj go zważymy. On ciężki będzie. To jest SK i on jest na kole 27,5. To mówiliśmy to. Tak? No ale trzeba powiedzieć, że ten model to jest SK. No to mówimy, że to SK, no na małym kole. Ty, no i masz, ja go powieszę, ty będziesz tablicowy, ja będę wagowy. O, tu tak... Ale lekki! Z 15... Naprawdę? Do 16 kilo w porywach. O, porowy. 15? Ja mówię 16. 15... 400. Nie wiem, czy w skali... O, o nie, widzisz. O. To ty schobowego nie jadłeś dzisiaj. 13-100. Wesce na małym kole. Możesz jeszcze, póki odcinek się nie skończył, przesunąć. Nie. Rozumiem. Wszystko. Dzięki wielkie, że nas oglądaliście i do następnego razu. Nie ma korekty tablicy. Nie ma. Do budyzmu.